niemieckiego poety. Schlaf sanft, mein Kind, schlaf sanft und schön, mich dauert sehr, dich weinen sehen. Co znaczy, śpi moje dziecko, śpi słodko. Z ciężkim sercem patrzę na ciebie, jak płaczesz. To jest poezja, no taka natchniona trochę bólem, romantycznym bólem egzystencjalnym. I mimo tego, że jest ta pierwsza kołysanka, pierwsze intermezzo, czułe, słodkie, wydaje się naiwne, proste, dziecięce, to gdzieś tam jest ten gorzki posmak, czujemy, który przenika cały ten cykl. Thank you.
Thank you.
To był cykl Opus 117 Johannesa Brahmsa. A teraz zagram dla Państwa 10 z kolei sonatę z 19 sonat fortepianowych Wolfganga Amadeusza Mozarta. Taką mam refleksję dotyczącą tej sonaty i w ogóle wykonawstwa muzyki Mozarta, ponieważ ostatnio rozmawiałam z jednym z muzyków, wspaniałych skrzypków, który powiedział, że grając Mozarta czuje się jak dziecko. I odczuwam podobnie. To jest takie poczucie beztroski, poczucie obcowania z czystym pięknem, z prostymi, czystymi proporcjami, czytelną harmonią. Chociaż nie brakuje w tej muzyce napięć, to jednak ma się poczucie właśnie, że wraca się do takich wartości podstawowych, jak to powiedzieć, takich najbardziej podstawowych wartości piękna, takiego piękna, czystego piękna, czystego piękna. To właśnie odnajduję w tej sonacie. Mam nadzieję, że Państwo również. Thank you.
Kolejny utwór, który zagram dla Państwa, to będzie chorał w opracowaniu, chorał Jana Sebastiana Bacha, w opracowaniu Ferruccio Busaniego, włoskiego pianisty, wirtuoza, kompozytora, jednego z najwybitniejszych postaci XX wieku, najwybitniejszych pianistów i pianistyki XX wieku. Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, znaczy wołam do Ciebie, Jezu Chryste. To jest chorał o nadziei, chorał wołanie, modlitwa.
teraz przyszedł czas na pieśń Schuberta. Ostatnią. Ostatni utwór. To będzie pieśń Schuberta w opracowaniu Franciszka Lista. Na pewno znane Państwu Gretchen an Spinnrade, to znaczy Małgorzata przy kołowrotku. To jest scena z Fausta Johanna Wolfganga von Goethego. To jest scena, w której Małgorzata uświadamia sobie, że kocha Fausta, ale że te uczucia są zdradliwe, że te uczucia są destrukcyjne. Małgorzata popada w obłęd, który później ją zaprowadzi właśnie na skraj przepaści. Ta miłość ją zniszczy i właśnie o tym jest ta pieśń. Smętne te brawa, ale nieadekwatne do wspaniałości tego recitalu.
Wezmę mikrofon tylko. Paniulu, bardzo, bardzo dziękuję. Brawa były takie cieniutkie, bo to ja sam jestem w tym studiu, ale recital był znakomity od tej cudownej, mozartowskiej, leciutkiej sonaty po dramatycznego Fausta. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję, że wreszcie się doczekaliśmy pani recitalu. Mam nadzieję pierwszy, ale nie ostatni. Być może następnym razem właśnie w składzie kameralnym. Ze skrzypcami i wiolonczelą, czyli ze siostrą. Tak jest, jest pani zaproszona. Dziękuję państwu bardzo. Naszym gościem była pani Aleksandra Świgut, znakomita młoda pianistka, pedagog Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Sponsorem cyklu koncertów Kwarantanna w HiFi jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.